Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Muszę jeszcze pomyśleć. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. Słuchajcie, mamy tutaj decyzję, od której tak naprawdę nie ma odwrotu. Cokolwiek ja tutaj zrobię, nie mam pojęcia, co się dalej wydarzy. Kusi mnie, żeby wziąć te tabletki, ale i też kusi mnie, żeby tutaj zaryzykować z Arasaką. Jakie będą tak naprawdę tutaj dalsze wydarzenia, nie mam bladego pojęcia. Dlatego też ja chyba tutaj jeszcze troszkę... inaczej powiem. Przypuszczam, że jak weźmiemy tabletki, to się gra nam skończy. Ewentualnie można powiedzieć, Johnny przejmie kontrolę i będziemy dalej grać V, ale z świadomością Johnny'ego. Może być tak, że zaatakujemy Arasakę, V odzyska pełną świadomość, Johnny zniknie. Nie mam bladego pojęcia, co nas tutaj dalej czeka. Załóżmy, że weźmiemy teoretycznie tabletki, to się gra skończy, coś tu się wydarzy, ale pytanie co? Więc weźmiemy te tabletki, chociaż z jednej strony mi to mówi, żeby wziąć jednak, żeby zaatakować Arasakę. Ciężki wybór, naprawdę bardzo ciężki. Naprawdę muszę się nad tym jeszcze chwilę zastanowić. Nie no, powiem wam, że to jest naprawdę bardzo ciężki wybór. Na tą chwilę przeżyłem z Cyberpunk naprawdę bardzo piękną chwilę, ale też zastanawiam się, czy to Mikoshi tak naprawdę istnieje i czy będzie w stanie mi tutaj pomóc. To jest bardzo właśnie ciekawe. Mogę oczywiście, wiadomo, mogę tutaj się cofnąć do poprzedniego zapisu i tutaj wybrać jedną decyzję, potem wybrać drugą decyzję. Żaden problem. Ale no też tak nie chcę, no z jednej strony. Także kurde, no tak jak mówiłem, bardzo ciężka decyzja, jeśli chodzi. Ja tu mam ponad 19 godzin, z tego co przed chwilą orientowałem się, chyba przedtem troszkę źle mówiłem, ale tu w grze mam 19 godzin o rozgrywkę. Trochę szybko na moje, żeby to przejść, główną fabułę. Dużo mam misji tak naprawdę tutaj pobocznych. Też nie jesteśmy jakoś specjalnie ulepszeni. Dobra, weźmiemy tą Arasakę. Myślę, że trzeba zaryzykować z Arasaką. Odpierdoliło ci? Czemu jesteś jako uparta? Mam to po tobie. Skoro Jackie postawił na swoje... Od tej decyzji nie ma odwrotu. Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Możemy dać sobie spokój. Z tabletkami, z tym wszystkim. Jeśli nie spróbujemy, oboje idziemy do piachu.
No okej. No tutaj całkiem... trochę zamierzane to wszystko jest w tym momencie. Wyrzuć tabletki, wiem, właśnie to zrobimy. Rozluźnij pięść, okej, głupi pomysł. Czyli co? Wyrzucamy tabletki. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubiłem. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętne, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. I co? Ja jestem tego warta. Może ty jesteś? Poza tym to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi. Śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłam. Jesteś pewna? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz? Jest całkiem przyjemnie. Dobrze się z tobą pracowało, Vi. Nie rozumiem. Bardziej zastanawiałem się nad tym, że... jednak zaatakujemy tą Arasakę, taki był mój wybór. Aha, czyli musieliśmy wziąć tabletki, żeby stracić świadomość. Na tej zasadzie. No i w tym momencie padł strzał. Na tej zasadzie to działało, czyli my musieliśmy po prostu te tabletki wziąć. To bez sensu, przecież ona... Zrób to, zobaczysz, będzie ci lżej. Hej, Vi. Jak tam zaświaty? Rzeczywiście takie fajne, jak mówią. Bo tu na dole wciąż chujowo, może nawet bardziej niż przedtem. Żałuję, że nie mogłem zrobić więcej. Że tak to się musiało skończyć. Pozytywne emocje, Wiktor. Będzie nam ciebie brakować, dziewczyno. Czyli tak jak mówiłem... Ivy, myślałam o tobie ostatnio i postanowiłam zadzwonić. To bez sensu, wiem, ale kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę. O tym, co zrobiłaś. I ja cię rozumiem. Rozumiem, że chciałaś uciec z tego miasta raz na zawsze. Ale kurwa, Vi, czy ty w ogóle pomyślałaś, jak to jest, kiedy... Ja... O Boże. Nie wypowiem się tutaj tak naprawdę, bo nie chcę przerywać tych dialogów, które tutaj powstają. Wiesz co? Mam nadzieję, że rzeczywiście istnieje jakieś życie pozagrobowe. Powiedzieć ci czemu? Bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy. I zrobię ci wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałaś, co? Co ci odjebało? Wiedziałaś, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Wszystko, kurwa. I co?
Stchórzyłaś! Niech cię szlak trafi, niech cię kurwa szlak trafi! Hej, Vi. Podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale... Są na Ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? To był twój wybór. Miałaś do niego pełne prawo. Ale powinnaś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie. Że dotknął też twoich bliskich. Myślę, że nawet nie wiesz, ilu ich było. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Vi. Ty, ja, Jackie. A póki co, trzymaj się. Więc myślę, że to już jest odpowiednia chwila, żeby się wypowiedzieć. Popełniłem tutaj tak naprawdę bardzo duży błąd. Mając świadomość tego, że biorąc tabletki, zakończę swoją drogę. Jednak to wyglądało inaczej. Biorąc tabletki, kontynuowaliśmy by nasze tutaj życie i szanse na to, by usunąć Johnego z naszej głowy. Zakończyłem tą grę tak naprawdę w dosyć nieświadomy sposób. Myślę, że nie będę tej decyzji żałował. Skoro tak to zrobiłem, tak to musiało się skończyć, nic z tym nie poradzimy. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie i o dalsze losy Cyberpunk, spędziłem tutaj jakieś 20 godzin w grze. Może mamy tutaj z 19 godzin samego materiału. Ale tak mówiłem, jeśli chodzi tutaj o dalsze losy Cyberpunk, to myślę, że my będziemy tutaj kontynuowali naszą przygodę z Vi. Czyli tak naprawdę wczytamy tutaj sobie ostatni punkt kontrolny. Wybierzemy decyzję związaną z tabletkami. I wtedy tak naprawdę będzie to atak na Arasakę. Ale już na takiej zasadzie, że odcinki będą się pojawiały co środowy wieczór o godzinie 18, ponieważ seria oficjalnie z Cyberpunk 2077 została zakończona. Przede mną nic innego, jak jeszcze przygotowanie recenzji dotyczącej gry od CD Projekt Red. Ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, nie lubię czytać recenzji, które wynikają z trailerów lub opisów. Ja muszę sam osobiście grę przejść chociaż w trybie fabularnym. Wtedy mogę wystawić recenzję tej grze.
Także ja się z wami w tym momencie żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Chociaż nie, dzisiaj o to was nie będę prosił. Po prostu z wami się żegnam. Z tej strony Tribal Games. Cześć i czołem. Thank you.